Dzisiaj, proszę Państwa, mówimy o niebezpieczeństwie korzystania z internetu. No, człowiek rozważny to mniej więcej wie, co robi, co to grozi, czym to grozi. No, Radio Conchita. Radio Conchita. To KFM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Conchita. Radio Conchita. Radio trzeszczy. Drodzy Państwo, kolejny jeszcze temat, który chcemy przedstawić w naszej audycji, która opisuje to, co dzieje się w Polsce, na świecie, jakieś różne zjawiska. Także chcę Państwu przedstawić w tym czasie popołudniowym. Jednej z tutaj z gazet prawicowych czytamy: pieniądze na promocję lewicowych organizacji, tzw. Fundusz Norweski. W ciągu ostatnich 5 lat środki z tzw. funduszów norweskich, które miały wspierać niwelowane różnice ekonomicznych, społecznych, trafiały w zdecydowanej większości do wielkich metropolii i projektów skrajnie lewicowych. Co ciekawe, za rozdzielanie środków, mówimy o kwocie 150 milionów, odpowiadała założona przez George'a Sorosa, miliardera, fundacja imienia Stefana Batorego. Więcej o tym powie nam pan ekonomista, pan poseł Janusz Szewczak, którego witamy na antenie Radia Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. No właśnie, panie Januszu, zacznijmy od samego Sorosa. Kto jest ten pan, przypomnijmy w kilku zdaniach, i dlaczego tak mu zależy, tak się troszczy o Europę i Polskę? No, to właśnie pokazuje, jak na wielką skalę jest prowadzona ta operacja światowa, można powiedzieć, tak, tak. Przeciwko... No ale dziady maherowe lecą na bankiety, co? Solos. Pewnej tożsamości, wspólnotom, narodowym, nawet patriotycznym. Ten bankiet na. Nie tylko wielki spekulant. Proszę Państwa. Nie, tym żaglowcu też było sponsorowane. Operacji finansowych, ale przecież również zwolennik właśnie zwalczania tej tradycji narodowej, chrześcijańskiej, katolickiej, tak zwanych otwartych społeczeństw. To różnego rodzaju fundacje na całym świecie właściwie rozsiane we wszystkich możliwych krajach. Tutaj Węgrzy jako pierwsi stanowczo stawiają sprzeciw po prostu przeciwko tego typu działalności, która szkodzi po prostu poszczególnym narodom, poszczególnym państwom pod płaszczykiem tak zwanej otwartości, poprawności politycznej, multikulti, prawda, i tak dalej, tego typu różnego rodzaju nawet wręcz sprzyjaniu pewnym patologiom, multikulti społecznym. Zapraszamy. Się tego typu czyli działania. I Solos, Polska nie jest multikulti. Fundacja Stefana Batorego, no widzimy przecież tam pana Smolara jako regularny autorytet w studiu TVN24, pouczającego Polaków, na czym polega demokracja, jak mamy się rządzić, kogo mamy wybierać i tak dalej. No to jest wielka operacja tego nowego światowego, tak zwanego światowego nowego porządku, gdzie mielibyśmy społeczeństwa właściwie bez wyrzutek jakichś tradycji narodowych, wartości chrześcijańskich, roli kościoła, roli tradycyjnej, roli płci, tej relacji rodzinnych. Tej prawda? Chytrej takiej płci. To wszystko płci. Nie jest za darmo, jak widać, bo pieniądze płyną. Pytanie jest, kto podjął takie decyzje w poprzednim rządzie, w poprzednich decyzjach, że te pieniądze no nie trafiały przecież do najbardziej niewątpliwie potrzebujących fundacji. Jest ich bardzo wiele. One podejmowały problem przecież biedy, ubóstwa, dzieci, prześladowania kobiet, czy stosowania przemocy wobec rodziny. Tamte pieniądze jakoś nie szły tak szeroką strugą. I również do tych przecież fundacji, które miały wielką rolę edukacyjną dotyczącą choćby książki, literatury, historii polskiej, prawda? A więc to pokazuje, że na świecie nie ma takiego prostego przełożenia, że te instytucje, różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, że one nie mają poglądów, że one są bezstronne, apolityczne. To nieprawda i całkiem spore pieniądze przelewają się przez tego typu
ośrodki. One są całkowicie niekontrolowalne, można powiedzieć. I efekty dla wielu narodów, społeczeństw bywają fatalne. Skala indoktrynacji, a nawet można powiedzieć czasami podburzenia przeciwko tym tradycyjnym wartościom czy własnym rządom, no jest ona widoczna. Także panie Januszu, to jest działalność... wyzwanie. Trzeba to kontrolować, moim zdaniem, żeby to nie szkodziło po prostu społeczeństwu. Czyli panie pośle, jest to też działalność niewidoczna, to znaczy ona nie jest jakaś tak spektakularna, my ją nie widzimy gdzieś na transparentach, na tablicach elektronicznych, ale ona się dzieje. I jeszcze drugie pytanie, czemu wybrano tego, no przecież wielkiego króla Stefana Batorego za patrona tejże fundacji? To też jest ciekawe, że to nazwisko się tak tutaj, prawda, króla się tak po prostu tutaj pomiata. Soros jest uznawany przez wielu za jednego z najbardziej niebezpiecznych ludzi świata, nie tylko w sferze spekulacji walutowej. Przypomnijmy, zarobił olbrzymie pieniądze na ataku na funta brytyjskiego swego czasu, no ale również na wielkiego zwolennika właśnie odejścia od tych wartości tradycyjnych, chrześcijańskich korzeni, zwolennika likwidacji państw narodowych, tworzenia jakichś Stanów Zjednoczonych, kontynentów, prawda, i tak dalej. No to wszystko było w znacznym stopniu skutecznie realizowane, takiego ogłupiania ludzi, takiego można powiedzieć, no napuszczania właśnie na te resztki, na te ostoje jakby, prawda, patriotyzmu, tych wartości takich jak Bóg, honor, ojczyzna. No to przecież było wyśmiewane, to było wyszydzane, to było w mediach, zwłaszcza tak, internetowych. Ogłupiane. Jest nadal bardzo groźnie atakowane, bo no te elity neoliberalne, lewicowe, one zwolennicy globalizmu, to przecież tak ich wspierają w dużej mierze te fundacje. A więcej można poczytać bodajże Biały Kruk, wydawnictwo tutaj bardzo znane wydało taką szeroką monografię. Na ten temat. Najniebezpieczniejszy człowiek świata, naprawdę świetna książka, warto przeczytać. A więc lektura tutaj na może czas jakiś ten wakacyjny czy poświąteczny. Panie Januszu, dziękuję bardzo za informację, pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże, przypomnij, pan Janusz Szewczak, ekonomista, poseł, był naszym gościem, a czytamy, że w ostatnich 5 lat środki tak zwane fundusze norweskie do nas też napływały, do nas, mówię, do centrów, które odpowiadały tutaj no ideowo fundacji imieniem Stefana Batorego, która te pieniądze wydobywała i też rozdzielała. Mi się wydaje, że szczegóły też dowiemy się, na co konkretnie były dane w najbliższym czasie. Dziękujemy bardzo i za chwilę jeszcze jeden temat. Także jak opłaca, tak ma.